Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, nieustannie, szczególnie czekając na tą uroczystość, to czyniliśmy, a dzisiaj najbardziej, bo wiemy, że jesteś pośród nas, że szczególnie wstępujesz, kiedy słuchamy, rozważamy Słowo Boże, dobrą nowinę Jezusa. Przyjdź i namaszczaj nas, umysły, naszą pamięć, nasze serca, dusze, nasze ciała. Namaszczaj to Słowo, które głoszę w imię Twoje. Niech nasze serca płoną pod wpływem tych słów. Niech nasze serca będą w ogniu Twoim, Duchu Święty. Tak jak serce Maryi było, jest i będzie zawsze ogniste, świetliste, piękne. Szala Maria solo petolo mara szalan vetu lachama mara foj mala felon. Santa Maria razem ze wspólnotą miłości i miłosierdzia Jezusa przygotowaliśmy się do tego święta i również do tego, żeby was w tym miejscu przyjąć, ugościć, abyśmy mogli wspólnie modlić się bez przeszkód, bez lęku. I widzimy, że Duch Święty sprawił nam niespodziankę, bo rzeczywiście możemy i wczoraj, i także i dzisiaj modlić się w taki sposób, że nikt nam nie przeszkadza. Że nie ma czegoś takiego, że tutaj ktoś przyjdzie i powie, żeby się rozejść. Że łamiemy prawo, bo my nie łamiemy prawa. Nie jesteśmy przestępcami. Jesteśmy ludźmi, którzy są uczciwi, prawi. Albo takimi chcemy być, mimo grzeszności i słabości naszej. Nie jesteśmy przestępcami. Jesteśmy tutaj, aby oddawać chwałę naszemu Bogu, aby uwielbić Ducha Świętego, aby świętować całym Kościołem, że Duch Święty stąpił na Maryję, na apostołów, że Duch Święty przynosi nam pokój i radość i miłość. To są owoce Ducha. I także kolejne: cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Duch Święty daje także czystość, pokorę, roztropność. Wiele jest tych owoców. Dlatego to, że tu jesteśmy, to wypełniamy przez to wolę Boga, wolę Ducha Świętego. Mimo tego, że wielu z was przyjechało z bardzo daleka, mimo pogody takiej, chociaż duchowo jest tutaj słonecznie i pięknie, jesteście tutaj, pragniecie Boga żywego. I Bóg to widzi. Bóg też pragnie waszej obecności. Pragnie być blisko was. I wie, że, jak to wspomniałem też wczoraj, przyjechaliście tutaj i również ci, którzy będą słuchają nas, czy będą słuchać, oglądać, macie właśnie to pragnienie Boga, które w tych ostatnich tygodniach, miesiącach było przez niektóre środowiska, niektórych ludzi tłumione, gaszone. Tak, żebyśmy odwrócili się od Pana Boga. Niektórzy nam sugerowali, że Bóg odwrócił się od nas. Że nie potrzebujemy Kościoła ani sakramentów. Że nie potrzebujemy Komunii Świętej. Jak tak wspomniałem wczoraj, bo nie wszyscy byli wczoraj, pokazując nam, że właśnie Kościół, Komunia Święta, kapłan to może być największe źródło, ognisko zarażenia różnych wirusów. I wiemy już dzisiaj, chociaż jeszcze ta sytuacja nie do końca jest taka normalna, jak to było kilka miesięcy wcześniej, ale możemy powiedzieć, że nie wierzymy w te oszustwa, nie wierzymy w te kłamstwa. Że właśnie, że to nam zaszkodzi, że wiara, że Kościół, że Chrystus, że Eucharystia zakażą nas, zatrują. To jest nieprawda. To był fałsz, to było oszustwo. I Duch Prawdy nam pokazuje właśnie to, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy. My nie jesteśmy z tego świata, dlatego nie myślimy, nie mówimy i nie czynimy tak jak świat. Należymy do świata niebieskiego. Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, kiedy był z nimi w wieczerniku przed swoim odejściem, przed męką, że ja was wybrałem ze świata, nie należycie do świata. Nie jesteście z tego świata, bo ja nie jestem z tego świata. Więc to słowo odnosi się do nas, do ciebie. Nie jesteśmy z tego świata, nie jesteś z tego świata. Dlatego nasze życie nie może być podporządkowane tylko wszystkim tym sprawom doczesnym, tym różnym, tej literze prawa doczesnego, świeckiego. Bo wiemy, że prawo Boże, prawo boskie, prawo miłości i miłosierdzia przekracza te prawa, jest ponad tym. I temu mam być przede wszystkim posłuszni, temu, co głosi Pan. Więc Chrystus nas tego uczy. Bo jeżeli będziemy lekceważyć Jego prawa i posłuchamy tych, którzy nam mówią, że mamy tylko ich słuchać, a nie słuchać Boga, to zginiemy. Bo ci ludzie są ze świata. Oni myślą tak, jak i mówią tak, jak jest. Mówi i myśli świat. Ale to nie jest Jezusa. To nie jest Boga. Dlatego, umiłowani, moim zadaniem także i dzisiaj jest w imieniu Pana Jezusa przez to Słowo Boże was uwolnić od wszystkiego tego, co jest duchową skazą, zatruciem, duchowym wirusem. Abyście byli od tego wolni. Bo duchowy wirus jest gorszy od jakiegokolwiek fizycznego wirusa. A te wirusy duchowe są związane z grzechem, ze złem, z działaniem złego ducha. On próbuje nas zatruć właśnie przez kłamstwa, przez oszustwa na temat naszej wiary i na temat Pana Jezusa. Nie wierzmy Mu. Wierzmy Duchowi Świętemu, Duchowi Prawdy. Jesteśmy tutaj obecni, ale nie po to, żebyśmy też właśnie się smucili albo byli
jakoś tak niezwykle poważni, ale żebyśmy radowali się, żebyśmy doświadczali pociechy Ducha Świętego. Na początku też przed Eucharystią były takie słowa, żeby właśnie nie zasmucać Ducha Świętego, bo można rzeczywiście zasmucać Ducha Świętego przez to, że czyni się zupełnie coś innego niż On prosi, oczekuje. Można mu sprawić smutek, ból nawet, tak, Duchowi Świętemu. Ale kiedy Go słuchamy, kiedy idziemy z Jego natchnieniami, sprawiamy Mu radość. Dlatego teraz też właśnie w Duchu Świętym proszę, abyście, bo widząc Wasze takie zmęczone i takie smutne twarze, spójrz na tego brata i siostrę, która jest przy Tobie, po jednej, po drugiej stronie, uśmiechnij się i powiedz: Duch Święty napełnia Cię radością. I powiedz tej osobie jeszcze kolejne słowo: przyjmij Ducha Świętego. I kiedyś było takie słowo poznania na spotkaniu, ale dzisiaj też jest podobne, krótkie. Powiedz tej osobie, która jest przy Tobie kolejny raz: Duch Święty dzisiaj Cię zaskoczy. Dzisiaj się zaskoczy. Widzę, że już niektórych Duch Święty zaskakuje. Właśnie, tak niewiele, a jak wiele już się zmieniło. Jak już widać Wasze busie, już są zmienione. Już jest ta radość, którą Duch Święty nam daje przez to dzielenie się wzajemnie miłością do siebie właśnie wobec drugich. A teraz jeszcze tak krótko Wam, drodzy, powiem, bo jest taka okazja dzisiaj. Tak można powiedzieć, co roku zdaję taką relację z tego, co Duch Święty czyni i w tym miejscu, i we wspólnocie. No tak jeszcze podsumowując, te, tak powiem, tak 13 lat. Dziękuję Panu Bogu, bo kilka dni temu świętowałem rocznicę 13. kapłaństwa, sakramentu kapłaństwa. Za to jestem Panu Bogu wdzięczny, na całą wieczność będę wdzięczny, dziękował mu, bo kapłaństwo jest na wieki, na zawsze. Tym bardziej dziękuję Panu Bogu, bo nie spodziewałem się, że właśnie, że Pan Bóg tak posłuży się również mną, mną jako narzędziem. Jeszcze tak Wam powiem, tak w ramach takiego małego świadectwa, że bardzo pragnąłem być kapłanem od wielu lat, od dzieciństwa, ale także, no powiem Wam też tak, że rzeczywiście, no jestem, może to nie tak zabrzmi dziwnie, ale no takim człowiekiem bardzo oryginalnym i takim byłem od dzieciństwa, po prostu taki inny trochę. Od dzieciństwa inny. No i rzeczywiście, no i tak było i właśnie w młodości, potem kiedy byłem w seminarium, no to zawsze, no właśnie wszyscy dziwili się, że jestem po prostu inny. I też, ale też powiem tak może, że była taki w związku z tym taki czas dla mnie próby, bo właśnie byłem tutaj w pustelni, i niestety pojawiły się takie różnego rodzaju trudności. Niektórzy ludzie właśnie z powodu tego, że byłem taki oryginalny, no nie rozumieli tego, no i nawet się sprzeciwiali temu, żebym, no właśnie, żebym nie był kapłanem. Więc były takie przeszkody i nie, no on się nie nadaje, będzie problem z nim. No i jest problem. Jest problem. Więc
Właśnie tym bardziej Panu Bogu dziękuję, bo wiem, że ten dar kapłaństwa Pan mi udzielił swojej miłości, miłosierdziu przez Maryję, szczególnie Matkę Bożą Tuchowską, bo tam otrzymałem taką łaskę powołania, pierwszy raz takie wezwanie. Więc właśnie też od tego tak zaczynam, żebyście ci, którzy nie znają wspólnoty, nie znają tego miejsca, czy mojej osoby też, jak to wszystko się zaczęło, no to właśnie tak się to wszystko zaczęło. I pamiętam też, kiedy był sakrament święceń, kiedy leżałem z moimi braćmi, kolegami na posadzce w katedrze częstochowskiej. Była modlitwa do wszystkich świętych, żeby oni modlili się za nowo wyświęcanych. I pamiętam, że w tym momencie też, kiedy leżałem na posadzce, to modliłem się do Ducha Świętego, modliłem się do Maryi. Wyrażałem też różnego rodzaju dziękczynienia, uwielbienia, prośby. I no i chyba za dużo poprosiłem o za dużo, bo niedługo po właśnie święceniach tutaj w pustelni zaczęło się dziać coś dziwnego. Nagle niektóre osoby zaczęły tu przyjeżdżać, zaczęły coś duchowego Bożego czuć. Ja byłem zaskoczony tym, bo modliłem się za te osoby, modliliśmy się wspólnie, nie tylko ja. I na początku była adoracja, były msze, trochę taka mała modlitwa wstawienicza, ale tak jak wspomniałem to wcześniej, rok temu też, ja myślałem, że to po prostu wszystko gdzieś tak padnie, że to nic z tego nie będzie. I miałem takie ogólnie takie pragnienie, żeby żyć w lesie, modlić się i żeby mi tak nikt tak specjalnie nie przeszkadzał. I raz pamiętam, kiedy byłem w swoim domku w pustelni w lesie i właśnie kiedy już tak powoli coś takiego się tworzyło, mówię, nie, Panie, ja w to nie wchodzę. Panie, proszę, daruj mi to, bo widzę, co się zaczyna dziać. To mi się nie podoba, Panie. I tak się modliłem w pustelni w domku, w mojej kaplicy domowej i potem patrzę przy furtce, kilka osób jest, a to do lasu, naprawdę, mój domek jest daleko i to, i też mówię, ty ich przeprowadziłeś tu, Panie, tak? No bo jak ktoś nie zna tego terenu, to nie ma szans, żeby doszedł do mojego domku. Jest tyle dróżek, tyle pól, tyle tam no, krzaków, lasów, że tam nie ma szans. Więc ja byłem tak zaskoczony i byłem, no trochę byłem zły na Pana Jezusa. I mówię, Panie, no to Ty ich tu przeprowadziłeś. I oni tam uderzali w tą furtkę. I mówię, no zaraz mi wyważą. No to byli tacy cierpliwi, no i w końcu wyszedłem do nich. No i oni proszą, oni mówią, że tutaj nie chcą przeszkadzać, ale mówią, że Duch Święty ich tu przeprowadził. Mówi do Ojca, do Ciebie, Ojcze. No to mówię, dobrze, jak już Duch Święty tutaj Was przeprowadził, no to dla Świętego Spokoju, dla Ducha Świętego to zrobię. Pomodlę się za Was, porozmawiam z wami, no i właśnie, i potem już było coraz więcej problemów. I potem rzeczywiście tutaj coraz więcej osób zaczęło przyjeżdżać. Jedna osoba właśnie na adorację, na modlitwę i zaczynało się to o 18, potem kończyło się o 12, od pierwszej w nocy zaczęły być różne niezwykłe uzdrowienia, uwolnienia. Mówię, Panie, już mam dosyć tego, jest pierwsza godzina w nocy. A tutaj okazuje się, że Bóg chce dalej, więcej. A jedna osoba też tutaj jest, tutaj widziałem naszą siostrę, która od początku jest z nami. Ona powiedziała tak żartem tutaj do mnie, tam jeszcze do Jerzego, brata Jerzego, że tutaj jeszcze będą autokary przyjeżdżać. A my się tak na nią patrzymy, jak, że no, mówi jakieś takie głupstwa. I teraz no, widzimy, że powiedziała proroctwo, że też ona sama chyba nie wiedziała, że powiedziała proroctwo, że jest prorokinią, że Duch Święty też posłużył się nią, przez nią przemówił. No bo ileż to było autokarów przez te 13 lat, to chyba już naprawdę tysiące. I dzisiaj też wielu z Was przyjechało autokarami, czy tam busami, samochodami. I rzeczywiście to dzieło się tak, zaczęło rozlewać. Powstała w 2010 wspólnota. Przenieśliśmy się ze spotkań tutaj, które były i ogólne, i dla młodych, do świętego Józefa w Częstochowie. Potem był taki czas spotkań też
w hali w Olsztynie, niedaleko Częstochowy, potem na boisku też. I potem Przeprośna Górka, wielu z was też było na Przeprośnej Górce, hala, teraz znowu tutaj, chociaż to oficjalnie dzisiaj no i wczoraj to nie jest spotkanie, tylko w sensie oficjalnym, ale nieoficjalnie Duch Święty to spotkanie zorganizował dla was wczoraj i dzisiaj. Więc to dzieło jest tak wielkie, tak piękne, tak się rozrasta, obejmuje tylu ludzi i w Polsce, i za granicą, i różnych stanów, różnego wieku, że Duch Święty jest odpowiedzialny za to. Jest Panem tego. Ja dzieliłem się też niektórymi z naszymi ze wspólnoty, ale to powtórzę jeszcze wam tutaj, drodzy, kiedy niektórzy ludzie Kościoła pytali się mnie, to było kilka lat wcześniej, bo byli zdziwieni właśnie, że no to coś takiego się tutaj tworzy, no bo pustelnie, jak to jest możliwe, że tutaj coś takiego się tworzy, taka wspólnota, że jest takie działanie, są takie znaki, cuda i pytali się mnie, kto założył tą wspólnotę, myśląc, że ja powiem, że to ja. Powiedziałem, że tą wspólnotę założył Duch Święty i złapali się za głowy. Więc tak, Duch Święty założył tą wspólnotę. Duch Święty założył tą pustelnię. Tak uważam, że zanim właśnie powstała wspólnota, to całe dzieło, to najpierw była taka mała grupa ludzi modlących się, była taka mała pustelnia, ale to był początek, to było przygotowanie do tego, co teraz się dzieje. A to, co się teraz dzieje, jest przygotowaniem do jeszcze czegoś większego. Powtórzę, to, co się teraz dzieje, jest przygotowaniem do jeszcze czegoś większego, do jeszcze większych dzieł Pana, które Bóg będzie czynił w nas, w was i dla was. Chwała Panu! Aleluja! Więc tak, wam to ogłaszam w imieniu Pana Jezusa. Nie jesteście tylko tutaj po to, nie jesteśmy tutaj, żeby tylko się modlić i otrzymać dary i łaski, bo to też, to jest bardzo ważne, ale żeby wypełniło się to, co Pan Jezus powiedział do apostołów, że posyła nas. Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Więc to posłanie, prawdziwie umiłowani i kochani, dotyczy was i tych, którzy słuchają nas, oglądają, będą słuchać. Dotyczy to was. Ale też trzeba, żebyście wiedzieli, że każde dzieło, które z woli Boga powstaje w Kościele, jest narażone na różnego rodzaju cierpienia, doświadczenia. I to najwięcej takich doświadczeń będzie właśnie w Kościele. Nie przez obcych z zewnątrz Kościoła, tylko w Kościele. I trzeba się na to zgodzić, przyjąć to, chociaż czasami to bardzo boli. Że będzie niezrozumienie. Jest i będzie. No bo jest też takie pismo kardynała Gerharda Millera, teraz już nie jest odpowiedzialnym za kongregację do spraw wiary, ale on też w takim dokumencie o młodości Kościoła, o tym, że Kościół się nieustannie odmładza w Duchu Świętym, też tam napisał o takich wspólnotach charyzmatycznych, które mają specjalny charyzmat i są oryginalne. Jak ja wtedy to przeczytałem, no to mówię, to jest do nas, to jest do mnie. No bo wspólnota jest oryginalna, bo ma oryginalnego pasterza. Tak się oczywiście żartuję z siebie samego też, ale tak sobie czytając to mówię, tak, przecież to Duchu Święty mówisz przez ten tekst o nas. Że my mamy jako wspólnota swoje miejsce w Kościele. Że ludzie, którzy się przy nas gromadzą, to nie są jacyś odszczepieńcy, to nie jesteśmy jakąś sektą, nie jesteśmy jakimś zagrożeniem dla Kościoła, tylko darem w Kościele i dla Kościoła. Oryginalnym, specjalnym, tak, ale darem. Pięknym, wyjątkowym i pokornym, ale darem. Nie zagrożeniem, nie przeszkodą, nie problemem. Dlatego Duch Święty chce, właśnie tak jak wspomniałem o sobie, ale chce, żebyś ty był oryginalny, bo tak mówiąc szczerze, no wszyscy jesteśmy tu oryginalni. Jesteście oryginały niesamowite. Każdy z was to jest oryginał.
wyjątkowy, szczególny, niepowtarzalny właśnie. Stworzonym jesteś arcydziełem Pana Boga. Dlatego powiedz do tej osoby, do siostry, do brata, który jest przy Tobie, jesteś niepowtarzalnym arcydziełem Boga. I powiedz tej osobie jeszcze, że jesteś oryginałem, a drugiego takiego nie ma.